W przyszłym roku Teatr Robotniczy imienia Bolesława Barbackiego będzie obchodził jubileusz swojego stulecia. Prezydent Ludomir Handzel już zapowiedział, że wystąpi do Rady Miasta, aby rok 2022 był rokiem teatru. Problem w tym, że w chwili obecnej w Nowym Sączu działają dwa teatry i każdy z nich planuje swoje własne obchody. Konflikt pomiędzy Teatrem Robotniczym a miastem rozpoczął się jeszcze w 2019 roku, kiedy z Miejskiego Ośrodka Kultury po 38 latach pracy odszedł Janusz Michalik, aktor i reżyser, a wraz z nim placówkę opuściła większość związanych z teatrem osób. Swoją siedzibę znaleźli oni w Miejskim Centrum Kultury Sokół i tam kontynuowali działania. Druga grupa aktorów została w Miejskim Ośrodku Kultury, przekonując, że to oni są kontynuatorami blisko stuletniej teatralnej spuścizny. We wtorek rano na biurko Benedykta Polańskiego, dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury, trafiło pismo związanego przez lata z teatrem Stowarzyszenia Animatorów Kultury, w którym domaga się ono od MOK-u zaprzestania używania znaku towarowego i nazwy Teatr Robotniczy. Do pisma odniosła się wiceprezydent Magdalena Majka, przekonując, że sam dokument jest oburzający, a miasto nie zamierza podejmować z nim związanych żadnych działań. W tymże dokumencie jesteśmy wzywani do zaprzestania używania znaku towarowego, jakim jest Teatr Robotniczy. Proszę Państwa, dla nas Teatr Robotniczy nie jest znakiem towarowym. Jest to po prostu działanie absurdalne. Uważamy, że nie było w ogóle podstaw do udzielenia takiego zastrzeżenia. Uważamy, że to działanie, ta czynność, która została wykonana w tym piśmie, które otrzymaliśmy, oczywiście powołują się Państwo, którzy podpisali się pod listem na dokładnie numer w Urzędzie Patentowym, pod którym został zastrzeżony znak towarowy itd., itd. Uważamy, że te działania są po prostu bezprawne. Wiceprezydent dodała również, że Stowarzyszenie Animatorów Kultury, które zastrzegło w Urzędzie Patentowym znak towarowy i nazwę teatru, próbuje przejąć coś, co jest własnością miasta i społeczności. Dwudziestokilkoletnie stowarzyszenie próbuje udowodnić wszystkim, że jest właścicielem Teatru Robotniczego. To te osoby, które próbują w sposób naprawdę już teraz agresywny zawłaszczyć prawo do dobra społecznego, dobra wspólnego w Nowym Sączu, powinny się z tego tłumaczyć. Kilka godzin po zorganizowanej przez władze miasta konferencji prasowej do naszej redakcji trafiło oświadczenie Rady Artystycznej Teatru Robotniczego, działającego w Małopolskim Centrum Kultury Sokół. W piśmie czytamy m.in., że zastrzeżenie przez Stowarzyszenie Animatorów Kultury zarówno nazwy, jak i znaku Teatr Robotniczy miało miejsce już w 2003 roku. Po tym stowarzyszenie podpisało porozumienie z Miejskim Ośrodkiem Kultury i nieodpłatnie użyczało mu majątek ruchomy, będący jego własnością. Sygnatariusze pisma przekonują, że współpraca z miastem i Miejskim Ośrodkiem Kultury układała się bardzo dobrze przez kilkanaście lat, aż do czasu zmiany władz miasta, a później zmiany na stanowisku dyrektora MOK, który zasugerował, aby Stowarzyszenie Animatorów Kultury pozostawiło w MOK-u Teatr Robotniczy wraz z całą infrastrukturą. Stowarzyszenie w związku z tym zaproponowało podpisanie nowego porozumienia, które po wstępnej akceptacji zostało jednak w całości odrzucone, a samo stowarzyszenie wręcz zmuszone do opuszczenia MOK-u. Zupełnie inaczej tę sprawę przedstawia dyrektor Benedykt Polański oraz władze miasta. W trakcie konferencji prasowej wielokrotnie padało zapewnienie, że Miejski Ośrodek Kultury proponował stowarzyszeniu oraz Januszowi Michalikowi współpracę, ale ta z niewiadomych przyczyn była odrzucana. Drzwi dla pana Janusza Michalika w Miejskim Ośrodku Kultury są cały czas otwarte. Te próby były ponawiane kilkunastokrotnie. Cały czas niestety odpowiedź pana Janusza jest, no właściwie nie wiem jaka, bo to jest nie, bo nie. W trakcie spotkania z dziennikarzami zaprezentowano także plany związane z jubileuszem stulecia istnienia Teatru Robotniczego. Miejski Ośrodek Kultury planuje wydać monografię teatru, zorganizować liczne imprezy i spektakle, w tym m.in. wesele Stanisława Wyspiańskiego. Do współpracy przy przygotowaniu obchodów dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury zaprosił wszystkich sądeczan.